Mówi inżynier Antoni Ziemba z Krakowa: Karol Everett w młodości chciała zostać milionerką, ale najlepszy pomysł, który miałaby tego dokonać, to dorobić się na aborcji. Zwłaszcza chciała ją oferować nastolatkom. Aborcyjny biznes w Stanach Zjednoczonych właśnie zaczął się rozwijać. W 1973 roku zabijanie nienarodzonych dzieci. Aż do momentu ich urodzenia stało się w cudzysłowie legalne decyzją Sądu Najwyższego. W całym kraju zaczęły powstawać kliniki aborcyjne. Carol Everett dostrzegła w tym swoją szansę na duże pieniądze. Weszła w aborcyjny biznes. W latach 1977-1983 kierowała się 64 klinik aborcyjnych w Stanach Zjednoczonych. Zastanawiała się na początku, jak skutecznie sprzedawać aborcję na rynku. I wkrótce znalazła odpowiedź. Przez złą, demoralizującą seks edukację skierowaną do dzieci nastolatków. Dziś tak wspomina, cytuję: Stworzyliśmy popyt na aborcję przez seks edukację dzieci. Mieliśmy swój cel trzech do pięciu aborcji u każdej dziewczyny wieku 13-18 lat. Koniec cytatu. Żeby tego dokonać, Everett wraz z współpracownikami tworzyła rynek na aborcji. Chodziło o to, by młodzi ludzie od najwcześniejszych lat zaczęli postrzegać seksualność w zupełnie inny sposób jak poprzednie pokolenia. Aborcjoniści zaczęli od demoralizującej Typu B seks edukacji już w przedszkolach, wywołując u dzieci sztuczne zainteresowanie płciowością. Chodziło o zniszczenie ich naturalnej skromności, wstydliwości, a także o oddzielenie dzieci od wartości ich rodziców. W szkole w trzeciej i czwartej klasie pokazywano dzieciom metody stosunków, zachęcano do inicjacji seksualnej, indywidualnej i grupowej, również w ramach tej samej płci. Po prostu rozbudzano ich seksualnie i demoralizowano. W starszych klasach oferowano środki antykoncepcyjne. Czyniono to w bardzo przebiegły sposób. Rozprowadzano środki antykoncepcyjne o niskiej dawce hormonów, które, żeby były skuteczne, trzeba przyjmować codziennie. Zacytujmy słowa Everett. Wiedzieliśmy, że nie ma nastolatki na świecie, która jest w stanie to zrobić o tej samej porze codziennie. Przy tym dziewczyna, która bierze pigułki hormonalne, myśląc, że jest bezpieczna, uprawia seks częściej niż ta, która jej nie zażywa, ale pigułka nie działała, a my mogliśmy realizować nasz cel: trzech do pięciu aborcji u każdej dziewczyny w wieku 13-18 lat. Zaskoczona niespodziewaną ciążą nastolatka uważała, że ma tylko jeden wybór – aborcję. Cytuję znowu. Dzwoniła do naszej kliniki, wspomina dawna aborcjonistka, bo powiedzieliśmy nastolatce wcześniej, że jesteśmy za wyborem, że jesteśmy po jej stronie. Mieliśmy kolejnego klienta. Koniec cytatu. Everett przestrzega, by nie mieć złudzeń. Kliniki aborcyjne po prostu sprzedają aborcję. Tam nie zachęca się do urodzenia dziecka, nie przekonuje się do tego wszelkimi możliwymi sposobami. Celem jest sprzedanie jak największej liczby usług aborcyjnych, czyli zabójstw nienarodzonych. Sieć klinik miała także własny call center. Zatrudnieni telemarketerzy byli tak wyszkoleni, aby kobietom, które dzwonią, ukazać aborcję jako jedyne możliwe rozwiązanie. Byli opłacani po to, aby odgrywać rolę przyjaciół dziewczyny. Mieli ją uwieść po to, aby sprzedać jej aborcję. Umieli zbijać wszelkie obiekcje. Najczęściej w dziewczyny pytało o dwie rzeczy. Pierwsze, czy to boli, ależ nie, padała odpowiedź to tylko kwestia skurczów. Druga kwestia to pytanie, czy to jest dziecko. Ależ nie, padała odpowiedź. To produkt zapłodnienia skrzep chwika tkanki. Trymufem, w cudzysłowie skuteczności strategii seks edukacji tej złej typu B był przypadek młodej kobiety, która odwiedziła klinikę pani Everett, by dokonać dziewiątej aborcji. W aborcyjnych ośrodkach, których właścicielką była Karl Everett, zabito 35 tysięcy nienarodzonych dzieci. W końcu nastał czas niespodziewanych przemiany. W 1983 roku Karl Everett została dotknięta miłością i łaską Jezusa Chrystusa. Porzuciła aborcyjny biznes. Tak wspomina: Zrozumiałam, że moja dotychczasowa praca raniła kobiety, nie pomagała im. W 1995 roku założyła Haley Group, organizację, która pomaga kobietom w ciąży. Everett nazwała organizację imieniem Haley, by upamiętnić swą własną córkę, którą zabiła w aborcji w 1973 roku, zaraz po tym, gdy aborcja stała się legalna w Stanach Zjednoczonych. Zabiła swoje nienarodzone dziecko pod presją męża i lekarza. Po dokonaniu aborcji jej życie zaczęło się rozpadać. Miała pozamałżeński romans, zaczęła nadużywać alkoholu, korzystała z pomocy psychiatry, ostatecznie rozstała się z mężem. A potem już był tylko aborcyjny biznes. Dziś głosi świadectwo przemiany. Zachęca do obrony życia. Wspiera kobiety i ich rodziny w przyjęciu potomstwa. Ponad 30 razy występowała jako ekspert pro-life w amerykańskich sądach i legislaturze stanowej. Dziś Karl Everett nie ma wątpliwości, tylko życie ma przyszłość.